Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witamy was w kolejnym odcinku z Terrarii z Broniarem. Zaczęliśmy grać, a zacząłem zgarniać korale na przywołaczkę do tego nowego bossa i się okazało, że znaleźliśmy tutaj jakiegoś dziwnego nowego przeciwnika. Znaki zapytania, coś się co zrobię, już praktycznie ją zbiłem do zera. Zaraz sprawdzimy, co się dzieje, jak ją się zabije, tylko czy to się nagrywa? Powiedz coś, Broniar. Coś? No dobra, powinno się nagrywać. Także, ja wywalę wszystkie strzały po prostu, jakie mam na to coś, nie wiem, czy to jest syrena, czy coś. 3000 zdrowia ma, za momencik padnie. I nie mam zielonego pojęcia, co się będzie wtedy działo. Nie wygląda to agresywnie, nie bije mnie, stoi sobie obok i nic nie robi. Co to? Co ty coś zrobił? Bo aż u mnie się zmieniło. A jak to gówno będzie mnie teraz goni? Mówiłem, że nie ma. Dobra, na razie nic nie ma. O Boże! Dobrze zgarnąłem wszystko, co musiałem zgarnąć przed tym. Co tam było? Co się stało? Opowiadam. Taki mały boss. O Boże. Ty, bo się noc zaczęła. To jeszcze oka nie przywołujemy, oko przywołamy dopiero jak się nowa noc zacznie, żebyśmy mieli czas na pewno. Spoko, ja tutaj arenę nadal. No, robię. A ja tu ciebie idę teraz, tak to. A jeszcze sobie zrobię lepsze te tylko pochodnie. Tylko czy ja mam na to drewno. Mam. Pochodnie. Strzały. Ja mam chyba trochę ognistych. No ja sobie co bardzo dużo. Tak, tak, jedna się na pewno przyda. Dobra, mam 600 coś. O, coś się rozjaśniło, już nie jest tak ciemno jak było, a było ciemniej. Możliwe, że się przyciemniło przez tego bossa, co przywołałem. No raczej na pewno bym tak obstawiał. Boże, byś to widział. Zresztą zobaczysz na odcinku. No jasne. Masakra. Aż mi narobiłeś apetytu. Ten miecz, co mówiłem, że jest nawet dobry, jednak nie jest wcale taki dobry. Ja mam tą różdżkę, to ci ją zaraz dam, żebyś miał tego super buffa. Ja przecież ci dałem drugą różdżkę. A drugą? Ja, tak, ja zrobiłem po jednej dla każdego z nas. Da się trochę drewna, słuchaj, bo ja nie mam już czego budować platform. Znaczy, no prawie skończyłem już. Ja mam 100 drewna. Ale nie mam na te. Nie mam na ogniska. Nie mam 100 drewna, zaraz tam podejdę i ogarniemy. Tylko się biję na razie ze skimosami, z włóczniami. A ja właśnie skończyłem tam. Kurde, ci powiem, te wszystkie rzeczy, które mamy z modów, byłyby tak... O, soczewka. Byłyby tak pakerne, jakbyśmy grali na normal modzie. To takie główienko żółte, co mamy nad głową, co bije w przeciwników. No. Przecież to bije po jakieś 6 oczy. One mają zwiększony pancerz dwukrotnie. Normalnie to by ich biło za zdecydowanie więcej. Zombiaków takich w tym... W ubranku, jak to się mówi? Nie wiem, zbroi? Nie, w tym takim ubranku przeciwdeszczowym. Płaszczu. Tak, to bije po 2. No, bo pancerz mają za duży. I też mniej ich odpycha. Tak to by zdecydowanie mocniej odpychało, bo wszyscy chyba mają zmniejszony knockback. Boże święty, trzeba czym prędzej tą kolejkę zrobić. O, a ja tutaj jeszcze oświetlę wszystko ładnie. No ale z tym mieczem chociaż mogę tutaj chodzić i raczej nie umrę. No, w te takie, Crimee. Dostałem niebezpieczne ramię zombiego. Zombiaka. Ty masz po polsku? Nie, ale przetłumaczyłem. Aha, okej. Okay. Nie chciałem kaleczyć mojego języka. Się tak zastanawiałem, że masz jakiegoś moda po polsku. Coś. What the fuck, jak mi zlagowało zombiaka. Prawie mnie zabił. A mamy przywołaczkę do oka? Do oka mamy jedną. O, ja tu mam kolejną soczewkę. O kurde, nie zrobiłem przywołaczki do tego. A nie, tam sądzę, że do przywołaczki do tego nowego bossa wystarczy... Jezu, jak to się nazywa? Workbench. Kaktus mam, mam nic. Piach, mam koral, mam... No, mam wszystkie rzeczy, żeby zrobić jedną przywołaczkę. A jak zabijemy jeszcze tego jednego nowego przeciwnika, to prawdopodobnie możemy nawet dwóch takich przywołać. Oni powinni być w teorii bardziej prości jak oko Cthulhu, nie? Także spoko, bo z okiem nam nie szło najlepiej. Tam, dobrze było w miarę. Słuchaj, mogło być gorzej.
Ale niewiele brakło, no po prostu. Ale właśnie nie udało się, bo się zaczął dzień, nie? A nie, że... No tak, to przecież ja go tam obiłem prawie do zera. Ja się już pojawiłem, nawet że tam miałeś 20 zdrowia, to tam... Ja już żyłem. A spokojnie, nadrobimy. Dobra, jestem tam 800 stóp od ciebie, nie wiem ile to jest w... nieidiotycznych... Boże, jak się jednostka? Przetłumacza? Jednostkach, o właśnie, jednostkach. A dobra, bo to chodź może szybciej, bo ja tu za chwilę chyba zginę. A przy okazji mógłbyś mi dać do leczenia. Nie masz mikstur? O, dobra, no, już jestem, jedno. Widzę areny. Ale tych pochodni żeś nasrał. Tak odruchowo. O, stać mnie na dwa ogniska. Dorobię pochodni. O, dobra. Jedno. Ale się wolno chodzi, Boże, drugie. Trzecie. Nie, no masakra, jest bez tych butów Hermesa, może czym prędzej też to sobie zganąć. Dobra, miksturki ci dam. Też nie mam wcale już tak dużo, masz pół moich. To będzie iść do jaskini. Teraz... Tak, można je w ogóle craftować? Ale co? Miksturki. Tak, ale nie wiem jak się jeszcze robi. Zazwyczaj leci ich tyle, że serii nie trzeba. Można je kupić na pewno, to jest na pewno. Nie mogę tego zrobić. Nie wiem czego mi brakuje. Ale dobra, mogę się cofnąć. Słuchaj, to zrobię coś takiego. Dam ci jeden wormhole potion w razie czego. Dasz sobie tu radę, nie umrzesz? A ja mam wormhole. Tak, żebyś mógł się teleportować najwyżej. Ja mam dwa, także się bez problemu do ciebie teleportuję, jak zrobię tą przywaczkę. Ja tutaj przeżyję. To chodź tu na chwilę. Dam ci ten wormhole potion jeden, w razie czego jeszcze. No okej. Dobra, masz, ja się cofam do bazy. Sprawdzę, w jakiej stacji się robi to coś. Anvil, okej, musimy to zrobić na kowadle. Dobra, mam przywaczkę. Mam 400 czewki. O, no to zarąbiście. Lecę do ciebie. Czekam. A, no tak. Chyba, że tak. To co, przywołujemy? Możesz walczyć w dzień? Wydaje mi się, że tak, że nie jest nic napisane, że tylko w nocy albo coś. Ja mam łuk. Ja mam pistolet. To jest segmentowy przeciwnik, szkoda, że nie mamy tego. Takiej macy, nie? A, no, no, no. Dobra, przywołuję go. O, jest tu, jest? O kurde. To kurde. Ale fajny jest. Szybki jest! Na filmikach się wydawał wolniejszy. Uciekaj! On cię złapał. Jak mnie owinął, nie? No, to trzeba lewo-prawo chodzić tylko. O dobra, jednak nie. O, ile on ma zdrowia? O-o. Nie, ja nie, nic nie zrobię bez butów. On jest za szybki, on nawet mnie dogonił. Trzeba wyższą platformę zrobić i ja muszę mieć buty, bo bez butów to jest masakra. No i łatwo przyszło, łatwo poszło. Tak. Ja wyrzuciłem jednego golda. Tak, ja wyrzuciłem 10, jak mnie zabił ten boss wielgachny w wodzie. Także i tak nie masz najgorzej. A co, on zniknie teraz? Tak. Zniknął. Zostaje nam teraz tylko chodzić po jaskiniach. I szukać przedmiotów nowych. Szkoda, bardzo szkoda. No. Ale bez tych akcesoriów, bez poruszania się, jest strasznie trudno na początku walczyć z tymi na ekspercie. On jest strasznie wolny ogólnie na normalu, z tego co widziałem na necie. Na ekspercie jest... Mam ramię. Zdecydowanie szybszy. Też je miałem, sprzedałem. Ech, no. Ale strasznie z tymi bossami. Trzeba zdobyć trochę tych... Akcesoriów. Akcesoriów, tak jest. To gdzie idziemy? Do dżungli? Tam w lewo? Tam było strasznie dużo zejść do jakichś jaskiń. No, teraz powinniśmy tam chyba zejść. Może tam nas nic nie zabije, chyba że... Ja mam mieczyk, ja z nietoperzami sobie damy radę. A jak no się dobra. Zacznie noc, to najwyżej przywołamy oko Cthulhu. Gdyby się tylko udało. Jakbyśmy obaj mieli te akcesoria, które mamy, wiesz, pojedynczo. Aha, jakby no, każdy raczej. Z nas miał grappling hooka, podwójny skok i buty Hermesa, to by było super. Wiem, że na pewno podwójny skok można właśnie craftować. Ale do tego trzeba byłoby znaleźć jakąś chmurę latającą. Chmurę, wyspę.
To wydaje mi się, że taką wyspę można za odcinkiem znaleźć najwyżej i... A jak tam się dostać? Musisz albo mega wysoki bloczek stawiać na stop. Czaj, tu jest to zejście? Może tu do tej zejdziemy, bo w tej ostatnio padliśmy. Znaczy ostatnio, w pierwszym odcinku. A tam nie wszystko zwiedziliśmy jeszcze. No dobra. Let's go! A tam jest skrzynka, ale to już ją a widzieliśmy. A tu chyba nas nie schodziliśmy. Dawaj tędy. Jak tu nas nie było. Chciałem cię puścić przodem, żebyś sprawdził jak tam. No dobra, cofniemy się w to samo miejsce. No właśnie tak, tak też. Weź mnie. Linę ci dam, czekaj. Help me. O, paczek teraz. A dobra, to nie jest nietoperz. Chciałem już powiedzieć, jak ja teraz nietoperze będę tu. Chcesz ten miecz w ogóle, ten? On też automatycznie bije, a spoko byłby na nietoperze, jakbyś miał problemy. No dobra. I się kręci razem z tobą na boki. A czekaj, tylko od ulubionych, dobra. O, jeszcze tego o, potrzebuję. O, właśnie. On automatycznie? Tak, automatycznie, nie musisz klikać. Nie, ale mogę przytrzymać, tak? Na tak, tej zasadzie. Tak. O, tu jest jeden szafir, nawet nie widzieliśmy. O, dobrze, spadłem do wody. O, skrzynka podwodna. Płetwy. I trochę sztabek ołowiu. No, nie najgorzej. Tam nic nie ma? Nie. Hop. Aha. Dobra, dawaj, wykopiemy się tutaj, szybciej będzie. I robak jakiś. Co uważaj. Jest? Ten robak się zblokował na nas. Już padł. Dobra, dawaj lecimy w prawo, bo chyba tutaj... A, tu jest koniec kolejki, ale tu jest spadek. To można jeszcze gdzieś tu chyba na dół pójść. No, tu się... Co? Kamień. Boże, jaki to jest niefart. Ja go nawet nie widziałem. Po śmierci nawet tego nie zauważyłem. Jest tak ciemno. Nie wiem, jak z tą gammę zwiększyć. Dawaj teleport. Kurde, nie zdążysz. Gdzie teleport? No to zaczynamy naszą podróż od nowa. A gdzie ty chciałeś teleport? Do mojego gona. Da się tak? Nie wiem. Top. Au. Nie, no to jest tragedia. Ale mamy niefart, o Boże. No. Zdecydowanie więcej się musi trafić tych... Ola, serduszek. Kamieni, wiesz, do zgarnięcia. Jezu, to coś bije? No, i to nieźle. A kamień ile zadaje obrażeń? Jak to il... Taki spadający? Znaczy, no, ile zdrowia zabiera? A z 200? No, to świetnie. Także wiesz. W ogóle strasznie mało tych serduszek się tu trafiło. No jedno mieliśmy jak na razie. No właśnie. To mało. Strasznie. Idziemy dalej czy znowu do tej jaskini? Idziemy do tej. Co ty? Tam się zwiększa jaskinia zaczyna. I to na dodatek trochę w prawo, czyli to nie jest jaskinia dżunglowa, tylko taka zwykła. O tyle dobrze. A te jak tu wlazły? No właśnie nie wiem. Może niech jedna osoba chodzi przodem. Może ty? Żeś się nie zdziwił. O, se poszedłem? Jeden przeciwnik jest w okolicy. Dobra. Tu wiem, mamy gdzie. Zejście. To trzeba stawiać dużo pochodni po drodze też. Bo pewnie będziemy wracać potem do tych miejscówek. Boulder spadł, także już drugi raz nie zleci raczej. Ale szybko tu wróciliśmy. No, się bałem, że to jest dalej. Platyna na pewno się przyda. A ja nie mam nic miejsca nawet na platynę. Jezu, a mam zawalony ten kipunek. Możesz mi coś oddać, bo ja mam trochę miejsca. Tam nic nie ma chyba.
To wywalę, to wywalę, to wywalę, to wywalę, to też na razie. Dobra. Nic nie ma? Znaczy pułapek chyba nie. Jeśli o to pytasz. Kurde, tam, a tam woda była. Kontrol nie działa. O, działa. Tyle kurde miejsca, żadnych serduszek. No strasznie jest z tymi serduszkami. Pod wodą żadnych. Black slime tylko jest. Ty co to jest? Patrz. Namiot? O, rozwaliłem go. Po prostu i tyle. Myślałem, że jakiś NPC czy coś. O, nimfa. Serio? Serio? Serio, nimfa? Szansa na nimfę na nie hard modzie jest tak niska, że no nawet nie pytaj. Teleportować się do ciebie? Nie, bo spadniesz na nimfę. Zabiję ją, czekaj. Tam, no. Yolo. Nie, serio, teleportujesz się jej centralnie na ryj. Stracisz miksturę. Zaraz ją zabijesz, co zdrowia już ma? Nie bije chyba. Aha. Dobra, możesz. Ja to już się kurde... Metal detektor wyleciał. Platyna gdzieś jest obok. Gdzie ty jesteś? A kuku. Kurde, ja mam nadzieję, że to jest przejście dalej do jakiegoś większego kurde kompleksu jaskiń. Ale kompleks, aha, nie? Chyba, że tu w prawo jest coś jeszcze. Tak? O. Tam może coś być. Zazwyczaj tak między ten. Pod wodą często się coś trafia. O, widzisz? O kurcze. Co to? Nie topysz. Staram się oświetlać jak najwięcej się da, bo nie umiem tej gamy zwiększyć. Ej, serio? Tam nic na górze nie ma. Tutaj też nic. Ale biedne te jaskinie. Pirania. No tu nic nie ma z mojej strony. Mojej też nie. Nie ma tam dalej przejścia? Po ile platyny? Zgarnij tą platynę, ja poszukam tam przejścia. Jaką platynę? Gdzie jest platyna? No ty ślepy jesteś. Aha! Nad tobą centralnie. Tak jak stoisz. A to pode mną to coś? To co to? To jest ołów. Łap. Kurde. Nowy przyjemnik, topa scroller jakiś. Gdzie? Na górze. Topa z niego pewnie będzie leciał, tak zgaduję. Ale słaby. No, topa z niego wyleciał. Cztery aż. Ja zabiłem. Spoko. Poprzednia. Chwilą. Ups. Jakbyśmy Muszę się przyczepić. Jakbyśmy we dwóch mieli grappling hook, to też by było spoko, a jak nie, to jedna osoba mogła też by mieć różdżkę. Też się z 15 tego robi różdżkę. O, też o tym zapominam. Robal. Gdzie tu może być przejście? Tam po lewo coś jest. Dawaj do tej dżungli wracamy najwyżej. Aha, ja sobie wrócę. No ja ci pomogę. Gdzie lecisz na mnie? Już pewnie... No tam też nie ma chyba zbytnio gdzie przejść. No mi się wydaje, że tam właśnie jest, bo ta dżungla jest dosyć szeroka. A tam po lewo też była kolejna jaskinia potem. Także pewnie one są połączone. A pomiędzy nie byliśmy. Nie dasz rady? Tak, dam radę, dam radę. Tylko po prostu źle kliknęło mi się. Pirania! Au. Ty! Co? Tu takie śmieszki, ona prawie mnie zabiła. Dawaj. O, tu jest trochę emeraldu chyba. A tu jest jaskinia obok. A, nic. Genialne. Dobra. Jaka kooperacja w ogóle? Nie, to jest masakra. Otworzyliśmy... A, tu nie dasz rady, no tak. Otworzyliśmy do tej pory ile domków? 4, 3. Jeden poza odcinkiem, ten lodowy, z którego wyleciały łyżwy, czyli najgorsze akcesorium możliwe. A ja ich używałem, bo miałem miejsce. Mi też wyleciało teraz takie beznadziejne akcesorium, ale chociaż daje mi 4 do pancerza, bo się trafiło, wiesz,
z modyfikatorem. Nie, tu to nie wyjdę i tak. Nie no, wrócimy do dżungli, tam po lewo pójdziemy i wydaje mi się, że może coś tam będzie. Musi coś tam być, bo jak na razie jest naprawdę bieda. Dobra, jestem tutaj, czekam. Tutaj mi się wydaje, że na samym końcu padliśmy chyba. Co ty robisz? O! Co ty robisz? O Boże. Zaprosisz mnie? O, już myślałem, że się wywaliło z TS-a i tak patrzę, czy jesteś na TS-ie. Tak, zaproszę cię, tylko się zamuruję, bo mnie zabiją potwory. No nie, mnie to nie do bazy. Ale masz miksturę do teleportu. Proszę, wysłałem zaproszenie i zaraz będą pisać widzowie. Także... Już piszą. Okej. Okay. Wejdź do żółtej drużyny i się teleportuj, masz jedną miksturę. Tak mi się wydaje. Nobody cares. Nie mam. Nie masz mikstury? Nie. To musisz iść. A przyjdę, czemu nie? Złota rybka. Złote rybki są nic nie warte. Myślałem, że spełniałem życzenia. O super, gonią mnie pszczoły, genialnie. Ja może wejdę do tej dalej jaskini, co? Do tej następnej. A wiesz jak chcesz, może szybciej pójść nawet, jak tak będziemy oddzielnie to robić. O, dobra. Pszczoły dały mi spokój. Tam też była kolejka, no nie? Tak mi się wydaje. Słyszę, że tu tupta, ale to chyba... A w nocy mieliśmy walczyć z okiem. Tak, ale no to... Noc już praktycznie minęła pewnie. Musimy zacząć walczyć z okiem na samym początku nocy, nie? Jezu, jaki wielgachny domek. Szkoda, że w nim byliśmy. Unlucky. Już się cieszyłem, że taki, wiesz... Jakiś drugi obok po prostu, a on jest po prostu tak ogromny. Aha. Moja podróż za chwilę prawdopodobnie się skończy. Ja tak chodzę sobie po cierniach. Tak mówię, że się podróż skończy. Patrzę swoje zdrowie, 3 punkty zdrowia. O, jest serduszko! Life Crystal w końcu. Dam ci potem, żebyśmy mieli porówno tego zdrowia. No wieta co, dajcie mi przejść, rozumiem, że jest noc, ale... Po jednym serduszku mamy, także... Bieda. Bieda. Dobra, tu chyba nie ma przejścia, ale jest wormhole potion jeden. No, tu nie ma przejścia, tam jest kolejna jaskinia z kolejną kolejką, to do niej muszę pójść. Chyba, że tam dojdziesz wcześniej, ja się do ciebie teleportuję. Wątpię. Nie dasz rady przejść? Nie, idę od nowa już. Znaczy pewnie dam radę, ale... Ale to dopiero za chwilę. Aha. Aha, aha. Dobra, tu nic nie ma też. Kurde, jak biją. Goni mnie nietoper, odejdź. Bij go mieczem. Mieczem się najłatwiej bije nietoperze. Ja mam miecz? A mam, dobra. Ja ci dałem przecież specjalnie właśnie, żebyś bił nietoperze. O, no tak. Skończył mi się. Która to była jaskinia? To była ta? A już tak, ci mówię. Tak, to ta. Do niej wejdź, ja do ciebie się za momencik teleportnę. Jeszcze sprawdzę na 100%, czy tutaj nic nie ma. Jestem prawie pewny, że nie. No, nic tu nie ma, niestety. Chyba, że tu jeszcze by było zejście. O. No. Ej, no. Brzydko. Co? Kolejny wormhole potion. Zarąbiście. Miałem brzydkie ścięcie, przez co nie podskoczyłem, jak upadałem i dostałem obrażenia.
Aha, i zaraz pewnie zginę. Ja się dzielnie trzymam. Nie idzie nam to podwójne zwiedzanie jaskini. Ej, ale to jest jakaś fajna jaskinia. Dziś nie przeteleportowałeś się do mnie, to przez to. Może coś w końcu tu znajdę. Czemu tam jest takie coś żółte? A, to są... Martwe ryby. Ej, ale coś odkryłem chociaż. Ja na ciebie poczekam. Nie, idź do tej dalszej jaskini, a tam wrócę, gdzie byłem przed chwilą. Lepiej tak we dwóch eksplorować różne miejsca, zdecydowanie no. Szybciej pójdzie tak to. Zdecydowanie, słuchaj, zdecydowanie. No. Ty, niedawno się zaczęła noc, może chcesz oko Cthulhu zrobić, chodź. Dam ci serducho. Masz serducho, zwiększę zdrowie maksymalne. Wziąłeś? Tum. O, dobra. Tak. O właśnie, to coś trzeba. Trzeba zabić zombiaki. No i ja jestem gotów. No ja też. Nie wiem, czy damy radę, ale tam. Trochę za mała jest arena zdecydowanie. Trzeba te areny, poza odcinkiem je ogarnę sam. Najwyżej, jak tam będziesz zajęty. I tyle. No dobra, dawaj startuj, tam nie ma co. Ładnie udałem? Tak. Pięknie. Nawet nie wiem, o co chodziło, ale... No jak ale przywołujesz jako Cthulhu, to on robi takie... Daj mi spokój tam. Słuchaj, jak znajdziemy drugie buty Hermesa i zrobi się najwyżej ten... jak to się nazywa? Kolejny... Do skakania podwójnego akcesorium. To będzie milion razy lepiej. Bo teraz brakuje nam po prostu mobilności. Tam się uleczę, póki jeszcze mogę, bo potem jak będę chciał się leczyć, to pewnie nie będę mógł. No właśnie nie radzę się przedwcześnie leczyć, wiesz? Oczka, trzeba uważać na oczka, ich jest bardzo tu dużo. No jeszcze się mnie uczepiło, no jak jestem kurde wolniejszy od ciebie. Zabiłem oczka. No widzę, że cię uczepiło się. Ale ja go biję, ale on się nie chce, oho. Trzeba się rozdzielić na pewno. No i z tą fazą jest problem. Rapaty? Ty, ja zapomniałem, że ja miksturek nie mam. Na leczenie? Tak. O, to zarobiście, to uciekaj, do pielęgniarki się ulecz u niej, za kasę. W domku. Nie, musisz przetrzymać 30 sekund, albo 15. Nie ma co? Mam 7 HP. By uciekać w jednej prostej linii, oko Cthulhu z butami Hemrasa nigdy cię nie uderzy, nawet w tej fazie. Dobra, to ja idę stąd. Wychodzę. Ja się zaraz przywołam. To przywołuj się szybciej. Jestem. Uciekaj w lewo. Odwal się! Kurde. Motyla noga, no. Niestety, ja tej fazy nie przeżyję, bo nie mam butów. No. Nie! Resp się. Resp nie, w życiu się nie zrespisz. Dasz radę, resp się. No. Kurde, no. Nie, no w życiu. Ja bez butów nie mam jak tego unikać, jak jestem taki wolny. Ja i teraz się zrespiłem. No... Nie damy rady bez tych akcesoriów na mobilność. A te jaskinie nie chcą w ogóle nic dać. Tam nie ma nic w tych jaskiniach. Jak na razie znaleźliśmy po jednym serduszku i... 4 domki. Czyli słabo. No niestety. Dobra, idź już w lewo. Sprawdzę, ile nagrywamy. 30 minut. No to zaraz tak naprawdę powinniśmy kończyć. Takie trochę nic w tym odcinku nie zrobiliśmy, nie? No, nie licząc twojego pierwszego ładnego nie wiem czego. No, ten boss śmieszny był i nowego bossa niby zobaczyliśmy. Ale no... Szkoda tylko, że zobaczyliśmy. No ale no... Nie da się tego zrobić bez tych rzeczy, serio. No, trochę nam brakuje takich...
Jakieś zbrojki lepsze by się przydało mieć. Nie, zbrojki na ekspert modzie są ogólnie słabe. Mało dają. Bardziej się liczą bronie i mobilność. No bo jakby miał te buty Hermesa i byśmy mieli wystarczająco długą arenę, to z okiem Cthulhu byśmy sobie dali radę bez problemu. Ale no bez tych butów strasznie trudno się unika samym grappling hookiem. Nawet nie wiem, czy ja nie mam przypadkiem łatwiej unikać niż ty. No raczej, że masz. Milion razy łatwiej jest. Tam masz podwójny skok, jakbyś miał same buty Hermesa, no to byś miał trudniej, ale z podwójnym skokiem masz zdecydowanie lepszą mobilność. Ej, ten miecz otruwa. Ten co ci dałem? No tak. Nie tyle otruwa, co ulecz się, masz 5 zdrowia. Ale nie mam na razie czym. Aha. Nie tyle otruwa, co jakiś debuff zakłada, że przeciwnicy płaczą, coś w tym stylu. Dziwne to. No nie, jednak mam czym. Dobra, to zejdziemy do tej jaskini, kolejne padnięcie i tyle na dziś, co? Mhm. To nie ta, czy to ta? To ta. Nie ta. To ta? Tak, to ta. A faktycznie. Przynajmniej z zombiakami i nietoperzami sobie dajemy już radę, nie? No. Super. To i tak jest sukces, serio. Au. A slimy czemu nie dostają obrażeń do upadku? Cheatery. Boże. Dobra. Kolejkę przejechaliśmy prawie całą, ale tu jest druga i od tej drugiej bym zaczął, tylko jeszcze sprawdził tutaj po boku. O, jest drzewko. No i widzisz, już w drzewku coś będzie. Uważaj, bo tu spadniesz i dużo obrażeń ci zada. Serio, Maniter się trafił. Nie schodź, tam jest przeciwnik, który cię zabije prawdopodobnie. Czoła. Gdzie mam granaty? Granaty wszystkie wywaliłem. Kurde, tam jest Maniter, no. Trzeba go zabić. Inaczej to nigdy tam nie wejdziemy. Ale w beznadziejnym miejscu się trafił. Dobra, powoli zaczynam go bić. Jeszcze szerszeń się trafią, mam nadzieję, że szerszenie nie strzelają. Szerszeń to co? Taka pszczoła większa. No w życiu to wiem, ale w terrarii. No też. Pa, jakie to gówno ma zasięg, nie? Dobra. Najgorsze jest to, że to przechodzi przez ściany. Sprawdzę tutaj teraz, co tu jest. W tych skrzyniach czy nic ciekawego nie ma, ale... to jest akurat spoko. 12% zwiększona ten... szybkość ataku z broni kontaktowych, czyli z mieczy. Całkiem spoko. Założę sobie. Mieczem częściej uderzam. A mi widzisz, nie to chce, okay. Coś tu ciągnie. Tu są największe jaskinie, tylko najgorsze, że to są właśnie jaskinie w dżungli, a dżungla jest dosyć trudnym biomem. Ale platyny masa. Nie skoczyłeś? O, znalazłem serduszko. O, no i zarąbiście. Masz do teleportacji? Wiesz, że nie wiem. Chyba pewnie nie. Na 90% nie. Tam przy nie, właśnie skoczyłem, tylko podskoczyłem i tak jakby w momencie, kiedy schodziłem z krawędzi i już drugi raz nie mogłem. Po co, że skoczyłeś, jak tam nic nie było widać? No bo ja chciałem przeskoczyć na drugą stronę. Boże. Ja zgarnąłem masę platyny. Mamy dwa zombie banery. Dobra, widzę to serduszko. I domek! W końcu coś, nie? No widzisz? Ja wiedziałem, gdzie się zabić. O Jezu, ale kolejny maniter się trafił. O, są upierdliwe. O Jezu, jeszcze mnie strzela. Szerszeń. Kimkolwiek jest maniter? A, to takie długie. Słucham? Maniter tak, długie. To jest ta roślina. Zżerająca ludzi. Kurde, jeszcze tych szerszeni tu jest dużo. No, Maniter. A, bez kitu. Tylko najgorsze są te szerszenie tu, bo one jeszcze na zasięg strzelają. Nie chcę tutaj umrzeć. Chcę tylko otworzyć tą skrzynkę w domku i tyle mnie zadowoli, jeżeli chodzi o tę jaskinię.
O mój Boże, o mój Boże. Ile pirani! Jak na... nie wiem po co. Dobrze, że mam bardzo dobry miecz. Dałem sobie radę jakoś. Daleko jeszcze? O, to jest... z tego się robi jakąś rzecz nową, tyle wiem. No to wezmę sobie to serduszko, dobra? Ta, jasne. Nie mam miejsca już, a chciałbym jedną rzecz zgarnąć, która mi tu spadła. Życie za nie oddałem. Dobra, to ostatnia rzecz, teraz tylko ogarnę domek. I jak na dziś koniec. Mam nadzieję, że będą buty Hermesa. Magic Mirror. Kiedyś musiało wylecieć, nie? Nic to ciekawego. Do teleportacji do domku? Tak. Średnio przydatne, szczerze mówiąc. Ale jeszcze są 6 sztabek z platyny. To akurat jest całkiem spoko. Dobra, jak na razie dziękuję wam za oglądanie. Mamy nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Nie wiem tak naprawdę, serduszko. Kiedy zaczniemy kolejny. To zgarnij sobie, weź od razu. Nie wiem, kiedy zaczniemy kolejny. Możliwe, że nagramy zaraz następny, a możliwe, że na następny się przygotujemy bardzo, bardzo. Ale jeszcze raz, jak wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym. Mamy nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się i cześć. No cześć.